Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na chustę trójkątną właśnie z tego kłębka. Woolly Hugs się nazywa, moja włóczka. I bardzo ma tutaj ładne przejście kolorystyczne od takich jasnych, szarych odcieni aż po zielone, turkusowe. I właśnie tutaj na samym końcu mamy ciemną zieleń. No i w tym filmiku pokażę Wam, jak możemy zrobić właśnie, jakim wzorkiem możemy zrobić chustę trójkątną. Ja będę korzystała z szydełka 4.0. Tutaj ta włóczka jest przeznaczona na 3.5. Zaczynamy jak zwykle od środka. I tutaj widzicie, jest takie przejście kolorystyczne. Nitka składa się z dwóch kolorów i te kolory się zmieniają. Kolejne nitki są dowiązywane i właśnie w ten sposób jest ta kolorystyka uzyskana. I zaczynam od magicznego kółka. Potem robię cztery oczka łańcuszkowe w powietrzu. Cztery. I następnie nabieram włóczkę, przekładam przez kółko i znowu. I tutaj mam na tym kółku cztery pętelki i jeszcze nabieram jedną, pięć. I przez wszystkie pięć przewlekam włóczkę i następnie robię dwa oczka łańcuszkowe w powietrzu. Raz i dwa. I to jest początek wzorku. I znowu, teraz mam trzy na szydełku. Nabieram jeszcze jedną i jeszcze jedną, czyli razem mam 5 i przewlekam przez wszystkie pętelki i znowu robię dwa oczka w powietrzu. Teraz mogę zacisnąć trochę moje magiczne kółko i dalej jedziemy z tym wzorkiem. Dobieram jeszcze jedno oczko w powietrzu, bo to będzie szpic chusty trójkątnej. I teraz jak gdyby wracamy, znowu 5 na szydełku i przez 5 pętelek przeciągam włóczkę i następnie robię dwa oczka łańcuszkowe w powietrzu. I powtarzam ten wzór. Raz, dwa i mamy mały trójkącik. A teraz jeszcze robimy słupek na zakończenie. I tak wygląda początek mojej chusty. Tutaj na samym środku widzicie jest środkowy kąt trójkąta, a zakończam całość zwykłym słupkiem. I teraz zaciskam magiczne kółko i powtarzam ten wzorek. Znowu nabieram w powietrzu cztery oczka. Odwracam robótkę. Tutaj jest pierwsza dziurka i w tej pierwszej dziurce robię ten wzorek, czyli nabieram 5 na szydełko. Przeciągam i robimy dwa oczka łańcuszkowe w powietrzu. I teraz kolejna dziurka i to samo. Nabieram 5 na szydełko. Przeciągam
I tutaj są dwa oczka łańcuszkowe. I kolejna przestrzeń to jest na środku. I tutaj nabieram również 5 na szydełko. Przewlekam. Robię raz, dwa, trzy oczka, bo to jest środek. I w tej samej przestrzeni, w tej samej dziurce robię znowu 5. Przewlekam. I tym razem 2. I tutaj jest kolejna dziurka i znowu 5, a potem 2 oczka łańcuszkowe. Mamy malutki trójkącik i z każdym nowym rządkiem ten trójkącik będzie się powiększał. I znowu zaczynamy od 4 oczek łańcuszkowych. Przewracam robótkę na drugą stronę i w pierwszą dziurkę, czyli zaraz tutaj na samym początku, nabieram 5 na szydełko. Przeciągam włóczkę przez 5 i robię 2 oczka łańcuszkowe w powietrzu i kolejna dziurka. 5 na szydełku i 2 oczka w powietrzu. I tak wygląda trzeci rządek. Jak widzicie, z każdym kolejnym rządkiem trójkącik jest coraz większy. I teraz porobię parę kolejnych rządków, a potem Wam pokażę przejście kolorystyczne, jak te przejścia wyglądają i jak zmienia się właśnie kolor robótki. I tutaj mamy ciemno-szary, z środka już właściwie całe szary zniknął. Teraz będziemy powoli zaczynać zielone odcienie. Tutaj na początku jest turkusowy z czarnym, a potem ciemno-zielony. I za jakiś czas znowu Wam pokażę, jak wypada ta robótka po paru kolejnych rządkach. A tak wyglądał mój początek. Jasno-szary, a właściwie prawie żółty. I tutaj powoli zaczyna się zielony. Jak widzicie, pojawiają się zielone odcienie w szarej nitce. I po pewnym czasie chusta jest gotowa, nie wykorzystałam całego kłębka, wykorzystałam gdzieś tak 2/3, ponieważ on jest dosyć długi. Zmierzyłam najdłuższy bok mojej chusty trójkątnej i ma 1,70 m, wydaje mi się, że to jest całkiem sporo i wystarczająco właśnie na taką chustę, wiosenną chustę trójkątną, dlatego też w tym miejscu ją zakończę. Tutaj mamy właśnie wszystkie przejścia od jasno-szarego do turkusowego. Tej końcówki turkusowego nie zrobię i też ciemnozielony niestety już się mi nie zmieści. A chusta wyszła naprawdę dosyć sporych rozmiarów,
I wydaje mi się, że jeśli bym wykończyła cały kłębek, to by była dużo, dużo za duża. Już zrobiłaby się kocykiem. I w tym miejscu odetnę końcówkę. Odłożę sobie mój kłębek. Jeszcze trochę właśnie mi tutaj zostało ciemnozielonego. I przewlokę w ten sposób. Mocno zacisnę. I chusta jest właściwie gotowa. Jeszcze trzeba tą końcówkę wszyć do środka, a to można zrobić później. No i właśnie pokażę Wam, jak ta chusta wygląda. Tutaj ma bardzo ładne przejścia kolorystyczne od szarości do zieleni. I to jest właśnie sam środek. Tak wyglądają boki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!